Dzień dobry, Krzysiu Med. Witam w nowym cyklu, gdzie będę tłumaczył trudne pojęcia komputerowe w sposób, w który mam nadzieję nawet nietechniczne osoby będą potrafiły zrozumieć. Definicje mają taką wadę, że żeby je zrozumieć i tak trzeba już coś rozumieć. Czasami są tak pisane, że jedynie rozumieją to osoby, które już to rozumieją. Więc dlatego będę tłumaczył w swoim stylu. Polecam zobaczyć, jak to wygląda i może Was zainteresuje ten typ tłumaczenia. Więc zacznę od SQL Injection, czyli popularny błąd na stronach, który jest używany przez hakerów do włamania się na tą stronę. Na czym to polega? Wyobraźmy sobie, że pojawia nam się GIN. Ale GIN jest taki biurokratyczny, daje nam do wypełnienia formularz. Możemy tylko jedną rzecz chcieć. I na formularzu jest chciałbym, tutaj do wypełnienia, i tylko tą jedną rzecz. Wszystko w porządku, człowiek pisze jeża, chciałbym jeża i tylko tam jedną rzecz. No i GIN patrzy jeż. No to daje jeża. Piszemy jeża i biedronkę. No i GIN patrzy, chciałbym jeża i biedronkę i tylko tam jedną rzecz. No nie, no to jest bez sensu. To nie pasuje, ten formularz wypełni chłopie jeszcze raz, bo no co ja zrobię, mam? Nie da się. No więc sprytny ktoś dopisuje tam. Chciałbym jeża, kropka. I chciałbym mieć nieograniczoną liczbę życzeń. No i co wtedy wychodzi? Chciałbym mieć jeża, kropka. I chciałbym mieć nieograniczoną liczbę życzeń i tylko tę jedną rzecz. GIN patrzy, jedu na chłopie, no to się zgadza. No. Więc mamy zarówno jeża, ale też mamy nieograniczoną liczbę życzeń. I w takim samym przypadku atakujący wpisuje do hasła, znaczy przypuśćmy do pola, gdzie się logujemy, nazwę użytkownika, ale oprócz tego dalszy ciąg już w kodzie w takim programistycznym, dalszy ciąg, gdzie przypuśćmy będzie zamiast sprawdzania, czy dobrze wpisał, żeby mówić, dopisać jakby to dalsze zdanie, że program nie ma sprawdzać, czy hasło jest dobre, czy że obojętnie co będzie dobre, przypuśćmy, jeśli jeden, no to takie najpopularniejsze, że sprawdź hasło, jeśli, czy jest, czy równa się z hasłem w bazie. No i w tym przypadku musi mieć dobre hasło, albo gdy jeden równa się jeden. No jeden równa się jeden, zawsze się równa jeden, więc w tym przypadku zawsze, nawet jak będzie złe hasło, system nas wpuści. Niech właśnie w tym przypadku takie dopisywanie zdań w środku. Skąd wiadomo, jaki jest koniec tego zdania, żeby to pasowało? No nie wiadomo, ale możemy próbować dużo razy, a mając doświadczenie, wiemy, jakie mogą być końcówki tego zdania, co musimy wpisać w środku, żeby wyszło to jako takie dwa zdania, ewentualnie jako jedno, ale tak pomieszane, że komputer nas, system informatyczny nas wpuści. No to by było na tyle. Będę tłumaczył właśnie takie trudniejsze pojęcia w kolejnych odcinkach i mam nadzieję, że było proste. Jakby coś to wiadomo, tam uwagi proszę zgłaszać, tam jak zwykle na dole. No to w takim razie dziękuję, do widzenia.